Dzisiejszy dzień jest ważny w historii naszego Uniwersytetu, bo oto w sposób uroczysty chcemy wręczyć nominację na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. To oznacza wzrost potencjału akademickiego, naukowego, poszczególnych wydziałów, zatem Uniwersytet także. Nasza społeczność z satysfakcją przyjmuje do wiadomości ów fakt. Jednocześnie chcę poinformować, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia zasłużonym pracownikom naszego Uniwersytetu. Uroczystego wręczenia tych odznaczeń dokona wicewojewoda lubelski, pan Marian Starownik, którego bardzo serdecznie witam. Te odznaczenia i medale w sposób formalny podkreślają zasługi wielu osób. Zasługi w zakresie badawczym, organizacyjnym, wychowawczym. Bardzo się cieszymy z tych osiągnięć, składając jednocześnie serdeczne gratulacje. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali pani magister Anna Cieszkowska, pani magister Joanna Niemiec, pan doktor habilitowany Wojciech Otrębski, profesor Kul. Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali pani doktor Justyna Iskra, pani doktor Lidia Jaskuła, ksiądz doktor habilitowany Przemysław Kantyka, profesor Kul, pani doktor Marzena Krupa, pani doktor Magdalena Lubiasz, pan doktor Piotr Pomorski, pan doktor habilitowany Maciej Rubiński, profesor Kul. Pani magister Helena Błazińska jest kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Pani dr Barbara Warowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Pani dr Katarzyna Braun jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Pedagogiki i Wydziału Nauk Społecznych. Pani dr habilitowana Ewa Domagała-Zyśk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Pedagogiki i Wydziału Nauk Społecznych. Ksiądz dr Piotr Goliszek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii. Ksiądz dr habilitowany Dariusz Lipiec, profesor Kul, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii. Pan dr Piotr Magier jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Ksiądz doktor habilitowany Paweł Mąkosa, profesor Kul, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii. Pan doktor Wiesław Partyka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Pani magister Justyna Kuszczek jest nauczycielem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Pani profesor dr habilitowana Stanisława Sztojle jest kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych. Magnificencjo, księże rektorze, szanowni państwo, chciałbym na wstępie wyrazić radość, że mogę dzisiaj być uczestnikiem tego ważnego wydarzenia dla społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przed chwilą byliśmy świadkami, jak i też uczestnikami wręczenia medali, które zostały nadane przez prezydenta Najświętszej Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego, jak i też ministra edukacji narodowej. Wiemy, że za chwilę też będzie wydarzenie szczególne, bo 10 adeptów nauki otrzyma tytuły profesorskie. Chciałbym z tego miejsca serdecznie państwu pogratulować, zarówno tym, którzy dzisiaj otrzymali odznaczenia, jak i też ci, którzy utrzymają tytuły profesorskie. Państwo przed wieloma laty podjęliście życiową decyzję, że chcecie swoje dorosłe życie poświęcić nauce, edukacji młodego pokolenia, jak też pracować na rzecz pomnażania prestiżu tej uczelni, prestiżu naszego województwa lubelskiego i Polski.
bo dzisiaj doskonale sobie zdajemy sprawę, że wszelki postęp i ten indywidualny, techniczny i rozwój naszej społeczności wynika między innymi z faktu, że nauka jest tym wiodącym elementem, który powoduje wszelki postęp i wszelki możliwy rozwój. Tego dzisiaj można powiedzieć, że jest to uhonorowanie w pewnej części Państwa pracy oddanej nauce, pracy oddanej drugiemu człowiekowi, jak i też jest to w pewnym sensie też zauważenie Państwa ponad przeciętności, bo swoją pracę wykonujecie sumiennie, oddając swój czas cenny, ten czas, który poświęcacie zarówno nauce, jak i też edukacji tych naszych najmłodszych. Wiemy doskonale, że ten dzisiejszy rok 2014 jest rokiem szczególnym dla Państwa, bo mówili profesora, tytuły profesorskie, oznaczenia, bo w naszej historii on zapisuje się z grubymi zgłoskami, chociażby to, że na wiosnę patron wasz został uznany świętym i dzisiaj jesteśmy dumni jako Polacy, jesteście wy dumni jako pracownicy tej wyższej uczelni, bo właśnie z waszej uczelni po części patron Jan Paweł II się wywodzi. Obchodziliśmy niedawno jubileusz 25-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, a jeśli ktoś tam jest kibicem, to można powiedzieć, że Polska była w tym roku gospodarzem mistrzostw w siatkówkę, zostaliśmy mistrzami świata. Myślę, że ten rok, tak trzeba to wspomnieć o tym, bo to jest wydarzenie, które też kiedyś przypomniecie sobie, że ja w tym roku otrzymałem tytuł profesorski. Ale też jest to dzisiaj listopad. Jesteśmy też w oktawie naszego Narodowego Święta, 11 listopada, po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. A wiemy doskonale, że ta niepodległość była krótka, bo druga wojna światowa i po tej drugiej wojnie światowej już tej niepodległości takiej pełni tego słowa znaczenia nie mieliśmy. I wiemy doskonale i społeczność Lubelszczyzny, i całej Polski wie, że to był ten ośrodek pewnej wolnej myśli i ten ośrodek, który w jakiś sposób promieniował i tutaj zawsze była nadzieja, to zawsze była wiara, że ta Polska wolna kiedyś będzie. No i to przed 25 laty tak się stało. Chciałbym Państwu podziękować za to, co wykonujecie na co dzień. To czynię w imieniu wojewody lubelskiego, Wojciecha Witka, czynię to w imieniu Was, jak i całej społeczności Lubelszczyzny, za Państwa sukcesy, za Państwa zaangażowanie na rzecz nauki, edukacji młodego pokolenia, za budowanie prestiżu tej uczelni i w ogóle budowania prestiżu uczelni naszej Lubelszczyzny, a wiemy, że Wasza uczelnia jest najstarsza na Lubelszczyźnie i jedną z najstarszych w Polsce. Dlatego serdecznie Wam tych sukcesów, tych osiągnięć gratuluję. Jednocześnie oznaczonym chciałbym powiedzieć, że jest to wyraz wdzięczności władz uczelni, bo taki wniosek został skierowany przez władze uczelni, żebyście te medale mogli dostać. Jest to wyraz wdzięczności społeczności studenckiej. Jest to wyraz wdzięczności też naszej społeczności województwa lubelskiego. I bądźcie Państwo dumni z tego, co na co dzień wykonujecie. I chciałbym Wam życzyć w tej Waszej działalności i tej pracy, którą wykonujecie na co dzień, satysfakcji i uznania środowisku, jak i też życzyć radości wszystkiego najlepszego w życiu codziennym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nastąpi teraz wręczenie dyplomów awansu na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego KUL. Uroczystego wręczenia dyplomów dokona jego magnificencja ksiądz profesor dr habilitowany Antoni Dębiński, rektor KUL. Dyplom awansu na stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2014 otrzymał pan profesor dr habilitowany Roman Doktor, pan profesor dr habilitowany Jerzy Migdał, pani profesor dr habilitowana Stanisława Sztojna. Dyplom awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 2014 otrzymują pan doktor habilitowany Marcin Gawlicki, ksiądz doktor habilitowany Witold Janocha, pani doktor habilitowana Elżbieta Stefana, pani doktor habilitowana Elżbieta Szczok, pani doktor habilitowana Małgorzata Tatala, ksiądz doktor habilitowany Tadeusz Zadykowicz.